Cześć, witam Państwa. Witam Państwa. Ja mam ogromną prośbę do wszystkich widzów kanału, na którym pojawiają się filmy z panem Kononowiczem. Ogromną prośbę, byście nie wysyłali tych paczek. Mianowicie ten Kononowicz i ten jego przyjaciel Wojciech, to nie są mrówki. To nie jest jakiś tam wirtualny świat, to są prawdziwi, żywi ludzie i wy w ten sposób im szkodzicie. Szkodzicie im, nazywając tam Kononowicza jakimś prezesem, bo nie jest żadnym prezesem. Szkodzicie im, nazywając Wojciecha Suchodolskiego majorem, bo nie jest żadnym majorem. On sobie po prostu to wszystko w głowie wchodzi, mu wchodzi, 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 wchodzi i fikcja staje się rzeczywistością, ich mniemaniem rzeczywistością. Szkodzicie im bardzo w ten sposób. Ponieważ ci ludzie stają się coraz bardziej oderwani od rzeczywistości, ale przede wszystkim Kononowicz jest dość niebezpiecznie gruby. Pamiętajmy, że on ma problemy z biodrem i on za chwilę, nie wiem, czy on już nie miał na to operacji na endoprotezę, on za chwilę będzie osobą całkowicie niepełnosprawną. No co, na wózku? A kto mu ten wózek kupi? Za chwilę skończy się popularność Kononowicza, przestaną bawić jego bzdury i głupoty, które on tam wygaduje. I on zostanie z niczym i bez pomocy MOPS-u, dlatego też uważam, że należy mu pomóc mądrze. Jeżeli już mu pomagać, to mądrze. Fajnie by było, jakby oni na przykład razem z Suchodolskim zostali jakimiś opiekunami społecznymi, nie? Nie wiem, tam starszym ludziom wodę nosili, coś takiego, no i by tam dostawali jakieś pieniądze, jakiś zasiłek, nie? Wiem, że jest takie rozwiązanie. No, niektóre gminy stosują tego typu rozwiązania, że zamiast za pomoc społeczną właśnie są takie prace społeczne się wykonuje. I myślę, że ta dwójka by doskonale się tego nadawała, przecież Kolon ma zaledwie 54 lata, tylko wy go teraz pasiecie, przecież ten chłop po prostu za chwilę pęknie. Jemu te biodro nie wytrzyma. Przy zwyrodnieniu bioder kwestia wagi, utrzymania właściwej wagi jest bardzo ważna. Robicie mu krzywdę. I też nie wmawiajcie im rzeczy, że oni są jakimiś tam nie wiadomo kim, bo nie są. Są po prostu bezrobotnymi, biednymi ludźmi. A widzę teraz palma tam odbija, palma odbija zarówno Kononowi, jak i Suchodolskiemu, nie?